sytuacyjne. Zniknęła Felicia Hardy, znana też jako Black Cat. Pewnie nie żyje. Połączyła siły z szefem Maggi, Hammerheadem, żeby szantażować przywódców innych rodzin. Hardy zdradziła Hammerheada. Ten, korzystając z przywłaszczonej broni Sable, wziął odwet. Brutalnie. W trakcie ataku zniknęła Hardy, tak jak materiały służące do szantażu. Teraz Hammerhead pragnie krwi. Skoro szantaż nie wchodzi już w grę, szykuje się do wojny, licząc, że uda mu się wykończyć innych szefów Maggi siłą. W tym celu nie przestaje przywłaszczać sobie ciężkiej broni, która została po oddziałach Sable. Przejęliśmy tyle sprzętu Sable, ile zdołaliśmy, ale to mogło nie wystarczyć. To prawdziwa wojna gangów, której areną jest Nowy Jork. Jednak mogło nam się poszczęścić. Magia przyszpiliła Hammerheada w starym psychiatryku w Harlemie. Jeśli odwrócimy uwagę jego ludzi, mały oddział mógłby się przedostać do budynku i złapać go żywego. To nasza jedyna szansa. Nie możemy jej zmarnować. No, niezły początek jak na drugą część pakietu misji dodatkowych. Robi się zamieszanie. Nie wąsko. Ja jestem gotowa. Przyjąłem. Będą zajęci czym innym. Panowie gotowi? Spidey, pa! No, urocze. To wbrew przepisom, poruczniku. Przepraszam, prezent urodzinowy od dziecka. Nieczęsto pracujemy z tym gościem. Puszczę to płazem. Wyjątkowo. A teraz bierz się do dzieła. To jest. Zaczynamy! Czytał rozdział sztuki wojny o odwracaniu uwagi? Nie? Dobrze. Konflikt w szeregach magii. Hammerhead kontra wszystkie inne rody. I ja w samym środku, oczywiście. No bo jak żeby inaczej, nie? Ostrożnie! Że też Hammerhead urządził sobie bazę w starym psychiatryku. Nie, chwila. W sumie to ma sens. Muszę ich zająć, żeby Yuri i jej oddział mogli się zakraść i złapać Hammerheada. Cholera! Rzućmy tym, rzućmy tamtym. Czas rozbuja! Każdy bot powinien mieć skrzydkę w stylu Hammerheada. Niech pomyślę. Powiedzmy, łoś. To majestatyczne zwierzę. Może ryba biła. Będzie motyw wodny. Tak tylko rzucam sugestie. Żadnej ze stron nie zaczyna brakować ludzi, tak? Yuri, w porządku? Cel wyeliminowany? Tak jest, idziemy dalej. Dobra, ruszamy! Tak, w porządku. Jak najbardziej. Zostawcie ludzi Hammerheada! Skupcie się na pająku! Goście Hammerheada walczący z resztą magii to jak impreza, na której wszystkich nienawidzisz. Przyklejony. A może by tak? Pobawmy się nimi trochę. Jesteś na terenie magii! Bardzo lubię magii, ale tylko w Rosole. Taka luźna aluzja. O nie, fontannę rozwaliłem. Szkoda. Nie przestawajcie się naparzać! Ja tylko przyszedłem pomóc! Nie! Będzie bolało! Chyba ciebie. Własna matka cię nie boli. Mojej matki, ty w to nie mieszaj. Skryj się! Zaraz będzie dokładna. Nowe zbiry magii, nowe zbiry Hammerheada, nowe zniszczenia mienia publicznego. Gdzie my tu jeszcze kogoś mamy? U, ale mi ściągnął ładnie. Hej!
Hej, mogę tak cały dzień, chociaż mam co robić. Załatwiony. Załatwiony. Przejdźmy do rzeczy. I po walce. Nie lubię tych dużych oprychów. Będziesz jak robal na szybie auta! Wystarczy tych żartów o robala! Ha. Wie, że pożyczyliście jej tarczę? Nie wyglądają na takich, sobie się przyznali. Zostanie się ślad! Sust! Będzie bolało. Pomoc na życzenie. Wiesz co, znam kogoś z dużo fajniejszą tarczą. To jest. Załatwieni. Nie możemy tracić ludzi. I wyklejanka. Ciężka przeprawa, tak jak się spodziewałem. Lepiej pogadam z Yuri. Ciężko było. No, gdzie tutaj? Dobra. Hej, Yuri, na zewnątrz wszystko gra. Jak twój oddział? Oho. Kiepski sygnał. Pewnie jest w podziemiach. Muszę ją znaleźć. To raczej nie wróży niczego dobrego, tak naprawdę. Co my tu mamy? Ta, bardzo przyjemnie. Żadnych duchów. Wiem, że Yuri jest twarda, ale coś mi tu nie gra. Muszę ją znaleźć. Żeby tylko nie wyskoczyły tu na mnie jakieś duchy. Nie jestem w nastroju. Duchy? Co? To oni wszyscy mają z tymi duchami. Ja nie w każdym psychiatryku straszą duchy ludzi, których w nich skrzywdzono, ale w tym na pewno. Hej, Yuri, słyszysz mnie? No, warto było spróbować. Dobra. Cholerne gliny. Myślą, że mogą włazić na teren Maczy, kiedy im się podoba. Nie ma mowy. To nasze miasto. Nasze. I nikt, ani gliny, ani Hammerhead, nikt nie będzie nam wchodził w drogę. O nie. Zapłacą. Zapłacą. Zabiorę ich rzeczy, a oni skończą w drogę. Ale bez gadania. Ha. Myślałem, że... To chyba baza operacyjna Hammerheada. Ale jego tu nie ma. Ani Yuri. Załatwię go jakoś troszeczkę ciszej. A w zasadzie wykwintniej. Obstawiali dzielnice miasta. Grali o to, kto przejmie nad nimi kontrolę, gdy wykończą resztę magii. Powodzenia! Nowojorczycy uwielbiają, jak im się rozkazuje. Reszta Donów Magii. Bardzo subtelne. Don Macio. Ponoć bardzo pomysłowy. Don Cicero. Wielki C. Nieuczciwy prawnik i jeszcze gorszy człowiek, jeśli to możliwe. Ciekawe połączenie. Don Fortunato, faktyczny szef magii. Słyszałem, że jego syna nie kręci rodzinny biznes. Don Costa rozkazał wykończyć wiele niewinnych osób. Powinno się typo ukarać. O,
To poznaliśmy. Yuri! To nie brzmiało dobrze. Muszę do niej dotrzeć. Śmietankę. Gdzie my tu mamy? Dobra, tam jest panel. Nieważne. Wszędzie pełno glin. Pająk też tu jest. Wykończymy ich. Wykończymy wszystkich. Wiesz, co jest w tym pokoju? Muszę mu pomóc zejść wszystkim z drogi. Mamy go pilnować, a nie do niego włazić. Serio? Miłych snów, kolego. Próbował. I? Hammerhead prawie wyrwał mu ucho. Cały zakudłem. Okej. No, więc przestań drążyć temat. Dobra, dobra. Co my tu mamy? Dwóch jego mościów, którzy nie do końca są sympatyczni. Spróbujmy ich załatwić w jakiś ciekawszy sposób. Co tam? Leży! Znalazłem sieci Spidermana! No tu musisz podejść, ziomek. Tak jest. Jeśli to gołąb, to już jest martwy. Ale ty jesteś głupi. Chociaż może twój kolega. Spider-Man tu! Dobranoc. Jeśli to gołąb, to już jest martwy. Okej. Już prawie. Jestem lepszy niż Batman. Co to jest gra? Nie chrap. To by było na tyle. Stamtąd raczej przyszliśmy. Gdzie teraz? No proszę, tu jest jakiś pan. Nasz dostał! Co tu jest? Odpocznij sobie. A teraz reszta. To już wszyscy. Co takiego jest w tym pokoju, że Hammerhead kazał go strzec tylu gościom? Też się zastanawiam. Forsa. W gruncie rzeczy nic więcej. Co my tu mamy? Nie, no tak po prawdzie to nic, nie licząc pudełek. Tylko gdzie jest Yuri w tym momencie? Sable, ale cała reszta, co to jest? Jakim cudem Hammerhead dorwał to wszystko? Obudził w sobie żyłkę kolekcjonera. Mnóstwo sprzętu do nagrań na żywo. Pewnie Skrubol od razu dałaby kciuk w dół. To coś nowego. Wygląda zbyt profesjonalnie jak na robotę Hammerheada. Akurat Skrubol to bardzo nie lubi. Kamery. Na pewno gdzieś widać Yuri. Muszę się tam dostać. No i z czym masz problem? Przerobili stary system zabezpieczeń. No dalej, Yuri. Jestem dżentelmenem. Zapukalibyście, to byście weszli. Nie. Zamiast tego woleliście się skradać. To jest właśnie problem z nowymi glinami. Brak szacunku. O, w mordę. Tchórz! Oczywiście wcześniej zyskaliśmy wasz szacunek. Każdy atak miał odpowiedź. Znaliście swoje miejsce. Czuliście strach.
Ale teraz... Myślicie, że zdmuchniecie nas jak domek z Czas przywrócić wam strach. Rzuć broń! Ręce za głową! Może jednak nie. Przepraszam. Broń! Dalej! No wreszcie. Wróć mu strach. No dalej! Zrób to! Juri, gdzie jesteś? Juri, na pewno jesteś cała? Tak, muszę tylko złapać oddech. Przejmę tę sprawę. Wytropię Hammerheada. Dowiem się, co knuje. Musisz dojść do siebie. To brzmi... dobrze. Muszę powiadomić bliskich moich ludzi o tym, co się stało. Tylko informuj mnie na bieżąco. Jeśli się czegoś dowiesz, dzwoń. Obiecuję. Powstrzymamy go, Juri. Nie. Nie powstrzymamy. Przygwoździmy go do ściany. Hammerhead dziś ostro przegiął. Nie może się tak dalej panoszyć. Podobno jego ludzie siedzą w barze bez nazwy. To dobre miejsce, żeby zacząć łowy. I raczej tam się udamy. Ale najpierw. Nowe kostiumy. Nowe kostiumy. Co my tutaj mamy? O proszę. Spider Armor MK1. W sumie jest to zbroja, która znana jest chociażby z serialu animowanego. Tego klasycznego, że tak powiem. A przynajmniej tak mi się kojarzy, że ona gdzieś tam występowała. Mamy tutaj jeszcze dwa inne kostiumy. Czyli tak jak przypuszczałem, na każdy zestaw DLC przypadają trzy pancerze. I jeden już mamy, zostały jeszcze dwa. Użyjmy go sobie. Bar jest niedaleko. Kurczę. Z grubej rury jest potraktowany ten dodatek. I kolejny bezcenny nowojorski budynek zniszczony przez dobrze nam znanego Spidermana, pajęczego półgłówka. Czy psychiatryk w Harlemie był w świetnym stanie? Nie! Czy lekarze, którzy tam pracowali, popełniali swego czasu straszliwe zbrodnie względem swoich pacjentów? Prawdopodobnie tak! Czy to znaczy, że mamy pozwalać, by samozwańczy strażnicy w rajtuzach urządzali sobie place zabaw z reliktów naszej przeszłości? Nie sądzę! To nasz obowiązek, a wręcz nasza odpowiedzialność, by dbać o takie niechlubne pomniki naszej historii, ponieważ właśnie taką Amerykę uznaję za swój dom. I tak jak powiedziałem mojej lekarce, gdy poprosiła ostatnio, żebym się uspokoił, nie ma mowy! Oto dlaczego! Jestem pewien, że policja poradziłaby sobie z drobną sprzeczką, która wywiązała się w psychiatryku i zrobiłaby to bez użycia niszczycielskiej mocy pajęczogłowego świrusa. Co o tym sądzisz, Nowy Jorku? Grubo. Ale jesteśmy przy barze bez nazwy,
W sumie niezła nazwa. Jak na bar bez nazwy. Puerto Rico. Wpuść mnie do środka, idioto. Ha, niezłe. Sam wymyśliłem. Bar bez nazwy. Spelunka najgorszych nowojorskich przestępców. Jak tam ostatnio byłem, bójka trwała od piątku do niedzieli. Ale teraz mam ciebie, mój uroczy koleżko. Ktoś tu na pewno wie, co knuje Hammerhead. Podsłucham kilka rozmów, może czegoś się dowiem. To robota dla Spiderbota. Tylko dlaczego ten koleś tutaj idzie, a my nie mamy gdzie się schować? To mnie tak troszeczkę niepokoi. Idź sobie stąd. Żadnej broni, bujek ani mocy, a? Duże oczekiwania wobec gości tego zacnego przybytku. Dobra, ale ja nie chcę oddawać mojej broni. Przykro mi, proszę pana, ale takie są zasady. Pana broń zostaje u mnie. Dobra, Spiderbocie. Szkoda mi tego, kto to będzie naprawiał. Dobra, ale ja nie chcę. Rozumiem pana obawy, ale niestety nie mogę pana wpuścić do baru z bronią. Ale ja nie chcę! W sumie nie wiem, czemu nie mogę się przez to przycisnąć. No ale dobra. Zaraz. Coś chyba pokręciłem. Tu wyłączyliśmy to, czyli możemy iść tu. Straszny hałas. Winienem wyfiltrować takie słowa jak magia i hammerhead. Muszę wyizolować ich fale głosowe. Mamy to. Zobaczmy, co panowie mają do powiedzenia. Tak się cieszę, że zostawiliśmy magię. Hammerhead to przyszłość tego miasta. Nie wydaje ci się to pochrzanione? Co? No wiesz, to co robi? Sobie. Projekt Olympus. To wbrew naturze. A twoje tribale są zgodne z naturą? To nie to samo. Okej. Okay. Nie żebym był uprzedzony, ale raczej nie spotykają się tu byli prymusi. Czy mamy tutaj jeszcze kogoś, z kim moglibyśmy porozmawiać? Chyba jestem w kuchni. Mam nadzieję, że nie skończę jako danie główne. Tu się nie mogę schować. Chcesz później zostać na piwo? Nie, mam baseball. O, tak? Oglądasz jakiś mecz? Nie, będziemy grać, takie wewnętrzne rozgrywki. Jesteśmy nieźli. Serio? Klnę się na matkę, wygrana za wygraną. Ej, tak tu leją teraz to straszne piwo, którego nie znoszę. To jak w Grecji. Na szklankę piwa przypadały dwie szklanki wody. Robroy! Kto zabawiał Robroya? Robroy? Bro. Robro, jeżeli ktoś nie miał okazji, polecam. Bardzo dobry film. Okej, czas się ukryć. Jo. Tu nikt nie chce gadać. Czas na podsłuchiwanie. Jeden z tych gości musi wiedzieć, co planuje Hammerhead. Którzy wyglądają bardziej podejrzanie, hmm? Teraz wyizolujemy rozmowę. Jak się uda. Ale numer. Wszyscy donowie z Magi w jednym miejscu? Myślą, że tak jest bezpieczniej. Szef da im nauczkę. Dopadnie wszystkich naraz. Zakończy wojnę i przejmie Magię. Idioci.
Jeśli Hammerhead załatwi Donów, przejmie kontrolę nad Magią. Muszę ich znaleźć. Ktoś tu na pewno wie, gdzie są. Ups, w nogi, Spiderbocie! A teraz wyizolujemy rozmowę. Najzabawniejsze jest to, że w czasie izolacji rozmowy dialogi są po angielsku. Ej, ten atak na Donów, gdzie się odbędzie? Wiesz cokolwiek? Nie, ale podobno Nowy wie. Hammerhead osobiście mu powiedział. Dlaczego Nowi dowiadują się przed nami? Trzeba spuścić mu łomot. Naprawdę mam nadzieję, że ten Nowy wie, gdzie są Donowie. Dalej Nowy wierzę w ciebie. Muszę wyizolować ich głosy. Ej, podobno wiesz, gdzie są Donowie. Nie tak głośno. Właściwie tego, nie wiem. Dalej Nowy. Wiedziałem, cholerne świeżynki. Ale wiem, kto wie. Vinny i Gino. Są z tyłu, ale nie chcą puścić pary. Też mi sensacja. Vinny i Gino wiedzą wszystko. Przestań kłopać jadaszką, Nowy. Vinny i Gino, tak? Muszę pójść na tył i sprawdzić, co wiedzą. Drzwi przy tych automatach pewnie prowadzą na tyły. Tylko jak je otworzyć? Gówniane miejsce. Dino! Gino? Nie! Dino! No dobra. No, otwórz drzwi. Przepraszam, tylko przechodzę. Znowu bezpiecznik. Co tam się dzieje? Vinny i Gino coś planują. Mapa biznesowa Hammerheada. Muszę się jej lepiej przyjrzeć. Korzelnia, warsztat samochodowy. Hammerhead od lat drukuje pieniądze. Dosłownie. Tu nie wskoczę. Ale tu jest deska. Dobra. Jak się z tym uporam, dzwonię do MJ. Przydaje się informacja o tych miejscach do artykułu o przykrywkach mafii. Czyli co? Dobra, lecimy dalej. Do bazy? Muszę znaleźć Vinny'ego i Gino i namierzyć Donów. Nie podoba mi się. Może być ciekawy. Możemy przez to zginąć. Projekt Olympus? Czemu wciąż tu o tym mówią? Vinny i Gino, jak mniemam. Ci goście znają następne posunięcie Hammerheada. Na stole chyba są jakieś notatki. To dobre miejsce do obrony. Pewnie, że tak. Zabiliście to? Trzeba się ukryć. Donowie nie mają pojęcia, co Hammerhead dla nich szykuje. Idziemy dalej. Kryjówka Donów jest pewnie w tych papierach. Muszę odwrócić ich uwagę. Mógłbym pobawić się światłem. To jakieś żarty? Jeden z głowy, teraz drugi. Jest tu skrzynka eklektyczna? Znaczy elektryczna? Jaka? Eklektryczna? AM, klasa. Kurde! Teraz albo nigdy. Powiedziałeś eklektyczna. Jak moja ciotka, która ma te psy. No takie królewskie. Uwielbiam te psy. Zamknij się i napraw światło, dobra? Donowie są w kinie Auerbach. Muszę tam dotrzeć przed Hammerheadem. Super, Spiderbocie. Teraz się ukryj. Wrócę po ciebie później. Z kilkoma butelkami chemii.